Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Grand Championa. Ja tutaj już losuję samochód. Wylosowaliśmy Tritona, czyli na pewno ciekawie wyglądające auto. I co, lecimy do meczu. Dobra, nasza ranga to Champion 2, Dywizja 2. W teamie mamy, od razu powiem, że no nieźle. O kurde, tutaj no nieźle już na samym początku pokazał, że faktycznie jest nieźle. I nie ma zbindowanego na quick chacie, że jedzie na lewo, jedzie na prawo, tylko napisał to po prostu na czacie. No ale spoko, przynajmniej jest info. Sobie podjeździć do piłki. Ja sobie asekuruję. I mamy pustą bramkę, co nie? Czy nie trafiłem? No, pusta bramka, 1-0. Przez chwilę myślałem, że nie wycelowałem, ale udało się. Udało się na szczęście trafić. No taki, no błąd przeciwniku. Wolno się zacząć cofać, nie ma co tutaj kłamać. Okej. Sobie przeczekam. A nie muszę tej piłki kopać. Champion by pewnie nie trafił, więc oczywiście ja mogę zostawić, bo nie ma dużego zagrożenia. A byłoby się łatwo wywalić. Tutaj. Poleźmy na prawą ściankę. Aerial jakiś dla widzów. O kurde, cała armia się rzuciła na mnie. Dzięki czemu trochę wziąłem chyba na nieźle piłkę. Chciał ją uderzyć, ale powiedzmy, że nie jest źle. Okej. Ładnie strzelężował przeciwników. Zostawię tu boosta na środku właśnie dla teammate'a. On po to leci, ale nie powinno być problemów z interwencją, dokładnie. Jesteśmy po prawej, znowu tego nie będę od razu kopał. A on tego i tak nie strzeli, dobra. A kopnijmy sobie do prawej, trochę za plecy i znowu za plecy. Cały czas za plecy przeciwnika. Tam jest teammate, kopnę do środka, niestety. Było takie ustawienie, że nie mogłem bezpiecznie do niego zagrać bezpośrednio. Przez co trochę tak po prostu przyciągnąłem akcję, ale działa. To co teraz zrobiłem było mega słabe, bo im wystawiłem na kontratak, wylatując do przodu. Tak właśnie próbowałem oddać strzał na bramę, a nie wyszedł dodatkowo. Ale jakoś to działa. Dobra, może się cofnę, nie będę pajacował. No znowu piłka, myślałem, że się trochę bardziej odlepię od ściany, więc zostawałem, ale no nieźle, fajnie czeka w bramce, więc to bez problemu wybija. Tutaj nam zostawia piłkę, czyli bardzo dobrze. Ten leci na raz. Tego niestety już nie bitnęliśmy, ale nie zbieramy środkowego boosta, tylko bezpośrednio się wracamy, zbierając te takie dwunastki i w sumie nie było niebezpieczeństwa. Tutaj takie wyloty. Już chciałem powiedzieć, że ten przeciwnik bez sensu wleciał, ale w sumie sprowokował, że potem na nieźle też wleciał i też w takiej pozycji, co to by nic za bardzo nie wniosło, nic by to nie dało. Okej. Na nieźle sobie kontroluję. No, znowu sobie poczekam. Nie ma zagrożenia, to mogę sobie przyjąć piłkę, zagrać do lewej. Tego potencjalnie zaraz można wykorzystać. Jakkolwiek to brzmi. Bumpnijmy ich jeszcze trochę i no nieźle strzela 2-0. Przechodzimy na klawiaturę. W międzyczasie dziękuję oczywiście wszystkim za followki, bo przypominam, że nagrywamy podczas transmisji na Twitchu, na którego zapraszam, macie link w opisie. Trochę nie trafiłem w te klawisze, co chciałem na klawie. To się może zdarzać i minęliśmy piłę, ale do tego zaraz mogę podjechać, on nie ma piłki na dachu. Fajnie to zrobił, fajnie starał się nam zagrać za plecy. I w sumie prawie nas porobił tym samym. To było dobre zagranie ze strony przeciwnika, ale no nieźle znowu, ustawia się w bramce. Oczekuje na ten strzał. I wybrnął z tego po całości. Dobra, no nieźle atakuje. Ja sobie to wywalę do boku. Tak żeby on tego nie miał szansy dotknąć. Ten chciał nas zniszczyć, to trochę odbiłem minimalnie do lewej. Mogłem to zrobić bardziej i szybciej, to w ogóle byśmy nie dostali strzała. Mi się to pozytywnie zakończyło, ale powiedzmy, że też jest bez tragedii. No, fajnie, że przeciwnik został zniszczony, no nieźle. Znowu fajnie stoi ustawiony w bramce, dzięki czemu nam pomaga i asekuruje. To może zaraz wlecieć, ja to mógłbym dobić teoretycznie. Przeciwnik ładnie to wybił. Trzeba pochwalić. Muzyczka się chyba skończyła, więc zaraz ją włączę. A mamy idealną okazję, bo no nieźle strzela bramę. Dobra, ja sobie zrezytuję muzyczkę, odtwórz ponownie. No i pykamy. Strzelić go a tyłem? Kurde, Piotersik, w sumie można spróbować. Jak czegoś nie zrobię, to teraz w trakcie live'a, bo teraz w sumie zapomniałem wyłączyć tych rzeczy dalej. Jak czegoś mi się nie uda zrobić,
To będę zwracał punkty, tak zapowiem. Okej. Dobra. Tutaj ustawienie strategiczne. No nieźle, ładnie to wybił. Ja sobie pojadę do bramki, bo on z tego mocno na pewno nie uderzy. Fajnie by było to wykopać jakoś. Okej. Jeszcze bloczek i się cofamy. 40 sekund do końca, można trochę defensywniej pyknąć. Do tego nie potrzebuję w sumie lecieć po zastanowieniu. Albo potrzebuję potem szybciej. Jakbym do tego nie wyskoczył, to mógłbym to łatwo wybić. A przez to, że tak wyskoczyłem, to... Nie ogarniam driftu na klawiaturze, to jest to. I tak dziwnie potem do tego wyskakiwałem ponownie. Ale powiedzmy, że nie ma tragedii. Okej, słaby strzał przeciwnika, ja to sobie zostawię, bo nie jest w świetle bramki. Teraz to wywalę do rogu. Tutaj trochę się z nimi powalczymy. Kurde, nienawidzę tego, że nie umiem flipować równo. Bo na padzie jest to o tyle lepsze. Dobra, chwytam pada swoją drogą, bo jedę na bramka przewagi. Ale na padzie jest o tyle lepsze, że możecie zrobić flika o jaki kąt chcecie. Na klawiaturze ma się to ograniczone, bo możecie na przykład kliknąć tylko W, czyli tylko flik do przodu, albo tylko do przodu i do boku, czyli po skosie. No i to jest takie mało precyzyjne. Chciałem zrobić flika padowego i nie wyszło. A to jest też kwestia przyzwyczajenia. Jak ktoś gra dużo na klawie, to nie będzie próbował zrobić tego, co ja zrobiłem, tylko się odpowiednio by ustawił. Powiedzmy sobie szczerze. Dobra. No nieźle tutaj nie wybił, ale ja to na spokojnie jeszcze obronię i wygrywamy. A, i jeszcze tutaj pozdrowienia od no nieźle dla czatu. No i co, kolejny przeciwnik. Mat tym razem w teamie. Można powiedzieć szachmat, nie wiem. Wiem, że to było głupie, ale chciałem to powiedzieć. Tak, aha! Sorry wszystkim. Ale zobaczymy, czy będzie szachmatowa dzisiaj przeciwników. Tutaj na spokojnie wybronimy. Challenge z przeciwnikiem, on strzela samobuja, czy nie? Dobra, nie strzela samobuja, ale zabierzemy mu boosta. Zostawimy piłkę matowi. Jak masz champion 2, to możesz. Dobra, i mat! Nie, no pięknie strzachował przeciwników. Teraz będę miał to w głowie, galo, takiego suchara beznadziejnego. Takiego beznadziejnego suchara. Dobra, muszę się opamiętać. Jedziemy do wznowienia. Mat to przejmuje. Jakaś kara dla mnie będzie. Wcale to nie jest tak, że nawiązuje do... Sucker Z. Nie, no jakie są same mocarne nicknamy. Dobra, pusta bramka. Tutaj ja miałem opena, mat mi to wybił. No, generalnie jak widzicie taką sytuację, że wasz teammate jedzie z lepszej pozycji, rozglądajcie się kamerą, czy na przykład wasz teammate nie ma lepszej pozycji do uderzenia, bo byłoby 2-0. No tak to nie wiem, pewnie też się stintował. Nie wiedział, jak to się działo. Ja, jakby był random, jakby randomowy tak wybił, to też by już się stiltował. Napisał pewnie na czacie 3 razy I got it. I by była wielka afera. Tutaj ja źle wyjechałem. Właściwie go przepuściłem. Chciałem go zniszczyć, nie spodziewałem się, że on w sumie w miejscu będzie stał. Myślałem, że będzie chciał mnie jakoś uniknąć, ale nie próbował mnie uniknąć, dobra. Jedziemy dalej. Ładne wznowienie mata. Nie udało się przepchać piły, ale powiedzmy, że jest git. Tutaj zawaliłem. Przymoliło mnie na chwilę. W sensie, nieważne, myślałem o czymś. Okej, teraz będzie trzeba to nadrobić. I teraz to nadrabiamy. Wznowienie troszeczkę wrzuta wyszło, ale chyba obok słupka, więc nie jest turbo groźne. Kara się tutaj o flika stara, ale nie pykło. Dobra, polećmy na bumpa. Polećmy na bumpa, to jest dedykacją dla pewnych streamerów. Okej. Niech będzie. Niech będzie. Polatamy sobie na bumpy. A to też jest fajne zagranie, które tak naprawdę jak... Łatwo się chyba można nauczyć. Musicie mieć piłkę prosto na aucie. Takie podstawowe, podwójnie klikacie podskok i... boostujecie w przeciwnika. Okej. I to wam dużo bramek na pewno też zapewni. Tylko sobie potrenujcie. Okej, tutaj trochę przez to, że długo się zbierał mat, to podjechałem do jego piłki. Okej, słyszałem mata, że nadjeżdżał, dlatego mu tak trochę zostawiłem. Ładne przebicie. Oj, dobra, tracimy bramę. Nie spodziewałem się, że to się tak skończy. Siema Una. Siema Una. Dobra. Ja sobie będę followował.
do prawej. Co to się zaraz wydarzy? Mamy strasznie dużo czasu. Myślę, że za plecy tego pierwszego zagrania, o, dokładnie, będzie... Zostaliśmy odholowani. Matt ładnie leci. Ładnie leciał. A, podbijmy piłę po prostu, może się wyleje, dokładnie. Tyle wystarczy, no. Fajne są takie zagrania, żeby też robić cały czas coś innego, bo to jest bardzo niewymagające. Takie strzelanie w ten sposób, a jak widzicie, działa. W najgorszym wypadku on by to podbił nad poprzeczkę i wasz teammate by miał uderzenie. Boże, szybko by zrotowali, ale wątpię. Dobra, nie będę z tego strzelał bezpośrednio. Matt nadjeżdża, bardzo fajnie. Jak kopnie? Wysoko, no celuje wysoko, rugbista. I tutaj podanie jeszcze, to jest ta wizja gry. Andrea Pirlo, Rocket League, czy nawet Guti, bo Guti tak do tyłu zagrywał. Mógł strzelić, ale bał się, że kara obroni. Totalnie tak było. I zagrał w ściankę do swojego towarzysza z drużyny. Nie no, ale serio wyszło dobrze. Tutaj standardowo za plecy przeciwnika. Temu też tak sobie podjechaliśmy. To jest moja piła. Ja tu nie będę zaskakiwał ze ścianki, tylko ich straszę. Tu nikogo nie ma. Damy się smoke na mida, znowu na zajęcie. Zajmujemy mida. Bardzo dobry smoke, polecam z akademii obejrzeć. My się przydają. Dobra, głupoty teraz gadałem przez chwilę, ale to tylko przez chwilę. A Matt tutaj ukarał karę za złe pozycjonowanie się. I kara w zasadzie samobuja. O tak, doskonale. Dwie bramki przewagi, klawa jest grana, właśnie. Dobra, wbijamy na klawę na pełnej. Wbijamy na klawę, teraz będzie niespodzianka dla przeciwnika. Zobaczą totalne drewno. A, czyli w sumie chyba przyzwyczajeni powinni być. Co nie? Chociaż champion ranga freestyle'ów. Dobra, to tu niebezpiecznie, Matt sobie podjeżdża do piłki, to ja sobie za niego cofnę i Matt na 3 do 0, 6 do 3, to prawie to samo, mam 3 bramki przewagi, zwał jak zwał, napiszmy ładny strzał, nawet się zrymowało po raz kolejny. Dobra, Matt jedzie do wznowienia, Saker, WK i Kara, czyli prawie Kaja, nie no, niesamowite są te nicknamy. O kurde, drużynowy strzał prawie wyszedł. Tym razem, jak cały mecz w miarę jeździliśmy bez double commitów, to tutaj, to znaczy prawie bez double commitów, tam się zdarzają, no zdarzają się double commity w tym meczu z Mattem. Dlatego bardziej bym na to, do tego przykładał uwagi, żeby tak blisko do teammate'a nie podjeżdżać, jak już jest przy piłce jakieś. Dobra, ciśniesz Matt, szachuj ich, to co umiesz najlepiej. Oj, Saker wybija, ja się cofnę. Tutaj do tyłu. Z tego nie będzie mocnego strzału. Poczekam tu. Nawet klawiaturę można. Pozdrowienia od Ziutka dla mamy, taty i rodziców. Tyle czasu przeciwnicy nam dają. Oni muszą nadrobić, a tyle czasu marnują. I cyk, podanie do Matta, który fajnie zagrywał za plecy przeciwnika. To jest to, że nie uderzał w bramkę, tylko to, co gadałem wcześniej, starał się zagrać za plecy rywala. Dzięki czemu raz, że wygrywamy, czyli kupuje czas, a dwa, że nie naraża nas na kontrę aż tak bardzo. I trzy, że faktycznie ma szansę z tego coś więcej zrobić, wyminąć go. No i co? Tak się chyba zakończy takim wynikiem spotkania. Jeszcze zrobię wrzutkę od narożnika. I bierzemy piłkę na dach. Czy do Torla? Czy ją dociągnę? Nie, dobra, jeszcze nie wiem, czy masz piłki na dachu na klawiaturze, ale może wkrótce się nauczę. A jeszcze pozdrowienia dla czatu. No i dobra, kolejne spotkanie w naszym teamie Solo Crypts. Nie wiem, czy to jest przedostatni, czy ostatni mecz w odcinku, bo w sumie... Nie wiem, czy zdążymy zagrać kolejny, ale to pewnie zobaczycie za niedługo. Dobra, solo ciśnie. Ja sobie tutaj poasekuruję trochę w defensywie. Tam jest walka w kornerze, która raczej nic nie wniesie. Ja znowu sobie tutaj poczekam na strzał, żeby łatwo było bronić. Czy to się zapętla? Znowu jest w tym kornerze walka. O kurde, no drużynowy strzał. Drużynowe wywalenie piły. On nam oddaje za friko. Podlecę do tego. 1 do 0. Co zrobił przeciwnik? Nikt go nie presował raczej. On nie dość, że podleciał nas z kornera, zmarnował swoją pozycję boosta, to jeszcze nam wrzucił idealnie na środek. Nie róbcie tak, już lepiej sfejkować. Nawet jakby oddał piłkę przeciwnikowi, po prostu nie dotykając ją, to tam w kornerze było dużo bezpieczniej. Powiedzmy to w ten sposób, że w tym kornerze było
Zdecydowanie bezpieczniej niż jak dograł piłkę na środek. A tutaj też sobie strzelężuję typa. Bo trzeba by nie. Szybko przechodzimy na klawiaturę. Zobaczymy, czy dalej uda się tak cisnąć na klawce, bo tak strasznie szybko dojechaliśmy przeciwników. Ola sola, krypt nadjeżdża, nadciąga. Oj. Dobra. Ja sobie cofnę. Jest niebezpiecznie, prawie dostaliśmy demo, ale żyjemy. Okej. Ale w sumie ta piłka jest w narożniku, więc znowu nie stanowi większego niebezpieczeństwa. Tutaj zostawiłem piłkę, bo widziałem, że nie leciała w bramę. Krypt to w miarę kontrolował. Dobra, niech sobie zbierze przyspieszenie. Ja tamten znowu oddaję piłę z Afryki, to jest chyba jego firmówka. Kopnę im w narożnik, wywalam się. Dokładnie. Jakbym umiał strzelać, to bym to jeszcze wykończył, ale niestety nie umiem. Niestety nie umiem takich rzeczy robić. Z Dixie nadjeżdża. Wywalmy mu to. I co? Kurde. O, ładny, bardzo dobre demo. Wracał się, zobaczył, że przeciwnik jest nierozpędzony, że zeskakuje. I go rozwalił. Bardzo dobre to było zagranie. Naprawdę ugrał dużo czasu. Ja zagram trochę do prawej. Potencjalne podanie niestety trochę niecelne. Jemu albo pada rozłączyło, albo skumał, że wcześniej robi tylko wrzutki. Oj, tutaj pozdrowienia dla Szarko. W międzyczasie Krypt zdobywa kolejną bramkę, więc naprawdę bardzo fajnie idzie. Bardzo fajnie idzie, 3 do 0. Czy czegoś nie pomyliłem? Nie zapomniałem? Dobra, nic. Nie jestem z niczym do w plecy. Okej, znowu followujemy piłkę. Na klawie tak jakby 1 do 0. Nie no, elegancko idzie. Elegancko idzie. Tam jest Krypt, to... Dobra, był Krysk. Może nie za długo, ale przez chwilę był. Tutaj zaufałem, że nie trafi. Kopnijmy piłkę wysoko. Okej. Nie jest źle. Wracamy się na pełnej do defensywy, bo zaraz może być źle. Okej. Dobra, on to ładnie uderzył, ale niecelnie. A ten to dobił. Jakiś skuterek mi podjeżdża. Jakiś skuterek turbo gości. Mam nadzieję, że nie przychwytywał tego mikrofon, bo taka pierdźdówka. Straszna, nie wiem. A tak głośno to było, że chyba będzie słychać nawet na materiale. A już nie będę tego komentował. Solo, nie dość, że wygrał wznowienie, to jeszcze rozwalił przeciwnika. Nie wiem, jak to się stało, ale... Ale fajnie to wyszło. Standardowo się cofamy. O kurczaczki. Dostajemy demo i to wpada na bramę. Dobra, chwycę tego pada. Fajnie, dobrze by było nauczyć się driftować jakoś sensowniej. Też polecam wam spędzić trochę czasu na freeplayu driftując. Bo ja na klawiaturze, jak widzicie, za każdym razem jak driftuję, to się trochę wywalam. Wiadomo, że to całościowo działa na plus, że używam drifta, ale... Ale mam go tak źle ogarniętego, że dużo też goli się przez to traci. A wystarczyłoby chwilę trochę na to czasu poświęcić i... Żeby było niebo, a ziemia. Okej. Standardowo sobie tutaj walczymy z przeciwnikami. Solo, dobrze by było jakby szybko podjechał do enemy. Dobra, podjechał, dzięki czemu ja mam łatwiejszą interwencję. Dobrze, że w końcu challenge'ował. Teraz akurat jak już piłka leciała w górze, to nie musiał tego robić. I zostaliśmy sam na sam. Dostałem bumpa, niestety. Stracona bramka. No tutaj akurat, jak już piłka była w powietrzu, to... Lepiej by było się wycofać, byłoby tak skutecznie. Bezpiecznie przede wszystkim. No ale nic nie stało. Zaraz to nadrobimy. Spróbujemy jakoś wznowienie ogarnąć. Wkopnijmy rywala. Piłka się wrzuciła sama. On jest tyłem, także się wywali prawdopodobnie. Podał nam doskonale. No i się wywalili. Podcinka lekka. I to już przerosło. Przerosło umiejętności serwera. Jaki lobik. No znowu, spanikował strasznie ziomek. Wystarczyło, żeby trochę wycofał, ta piłka tyle leciała. Wystarczyło, żeby trochę w bramce się wycofał i pod koniec wyskoczył. Jakby to na luziku sobie obronił. A zniszczmy tego karakana, bo mnie tiltuje. O, albo walę mu, jest pusta bramka chyba. A dobra, solo też odjechał. Po boosta, strategicznie. Strasznie dużo ludzi tutaj cofa się po boosta, po tego takiego dużego, co dodaje 100 przyspieszenia.
Co jest generalnie złe, bo strasznie oddajecie inicjatywę, oddajecie czas. Tak jakby przez chwilę nie bierzecie udziału w grze. Oj, znowu. Chyba leciał tam na busta na boczek, albo po prostu myślał krypt, że tam piłka poleci, to wtedy spoko. Ale jak oglądając odcinek stwierdzisz, że będziesz pamiętał, że leciałeś po busta, to niedobrze. Taka tutaj szybka wskazówka. Czy z tego coś wielkiego wyjdzie? Nie wiem. Zagrajmy do środka. Może będzie podanie. No, nie będę do tego skakał, wolę być na sekuracji w defensywie. Zagrajmy na drugie skrzydło bezpiecznie. On to słabo przyjął, więc to po prostu podbije. O nie! Strasznie ryzykowny wyskok. Nigdy tak nie pre-jumpujcie, no i stracimy przez to gola, dokładnie. Albo nie, nie. Co mogło jeszcze na zakończenie? Dobra, to się stało wszystko, co mogło. Albo po prostu zdrada nastąpiła. Może po prostu zdrada nastąpiła. I nas ktoś postanowi potrolować, w sumie nie wiem. Mam nadzieję, że to pierwszy, że chwilowy wylew i zaraz będzie odkupienie win. O, dobra, szybko, dobra, nice one. Morale zespołu muszą być budowane. Na całości. I ten ziomek z enemy, co chwilę pisze smutną i zadowoloną miękkę w zależności od tego, czy strzelam, czy stracą. Dobry gość, dobra. Ja się trochę cofnę. Zagramy defensywniej. Okej. No i w sumie nie trzeba z tym nic robić. I co? Koniec meczu. O, jest awans rangi, champion 2, dywizja 3, więc fajnie. Ja teraz zakończę szybciej odcinek tutaj, dlatego jeszcze wam pokażę statystyki moje. 75% wygranych, także bardzo równo. 3/4 gierek już na plus wychodzimy. No i bez przedłużania, zapraszam jeszcze ewentualnie zostawić suba. Elo, elo.